Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z gramatyki języka niemieckiego. Dzisiejszy temat lekcji to czasowniki nierozdzielnie złożone, czyli takie czasowniki, które składają się z przedrostka i czasownika głównego, aczkolwiek ten przedrostek po prostu nie rozdzielamy od tego czasownika głównego, czyli jakby troszeczkę inaczej niż w czasownikach rozdzielnie złożonych. I takimi przedrostkami charakterystycznymi są właśnie przedrostek B, przedrostek AND, R, G, MIS, FER, CER i EMP. Pierwsza ważna rzecz to jest taka, że te właśnie przedrostki nie mają samodzielnego po prostu znaczenia. Pamiętacie pewnie osoby, które oglądały lekcje na temat czasowników rozdzielnie złożonych? Ja tam bardzo podkreślałam, że w tych czasownikach rozdzielnie złożonych te właśnie przedrostki jak auf, jak ein, one mają po prostu samodzielne znaczenie. Dlatego też jakby ktoś, kto dłużej uczy się tego języka, to w momencie, kiedy widzi dany czasownik i zastanawia się, czy on jest rozdzielnie, czy nierozdzielnie złożony, to jeśli ten przedrostek jest taki, który po prostu wiemy, że on gdzieś w zdaniu po prostu występuje samoistnie i coś znaczy, mit, auf, ein i tak dalej, to wiemy, że ten czasownik po prostu się rozdziela. Jeśli zatem występują takie przedrostki jak b, end, cer, no, tych po prostu słówek małych, tych przedrostków nie spotykamy nigdzie samodzielnie w zdaniu. One tak naprawdę nic nie znaczą. I teraz tak, jak rozpoznać? Bo ostatnio zadał mi jeden uczeń takie pytanie, bardzo moim zdaniem mądre pytanie, bo zaczęłam mu tłumaczyć, te czasowniki są rozdzielnie złożone, te są nierozdzielnie złożone, no i właśnie był ten temat lekcji o czasownikach nierozdzielnie złożonych, i zaczęłam mu tłumaczyć, że właśnie te przedrostki się nie rozdzielają. A on zadał mi pytanie, ale to co? To każdy czasownik, który zaczyna się na B, na N, czy na G, jest nierozdzielnie złożony? Po co w ogóle, które są, które nie są? I po co mi jest to wszystko potrzebne? Popatrzcie się. Jak rozpoznać? Mamy tu przecież czasownik beginnen. Czy beginnen jest rozdzielnie złożony? Czy beginnen należy do czasowników nierozdzielnie złożonych? No nie. Zaraz powiem dlaczego. Czy beißen, beißen w sensie gryźć? No też nie. Ale bekommen, beschreiben, już tak. Czasowniki, które są nierozdzielnie złożone, to takie czasowniki, w których po prostu ten czasownik główny ma samodzielne znaczenie. No bo ginen to nic nie znaczy. Isen tak samo. To jest całe słowo. Beginnen, beißen. Ale bekommen to przecież bardzo dobrze znamy kommen w znaczeniu pochodzić czy przybywać. Beschreiben to mamy schreiben jako pisać. No ale bekommen to już jest otrzymywać. Beschreiben jest coś opisywać, czyli te czasowniki, które są nierozdzielnie złożone, one po prostu ten czasownik główny ma samodzielne znaczenie. I tu mamy kolejne przykłady gewinnen. No to gewinnen, no to winnen nic nie znaczy, czyli gewinnen to jest wygrywać. Geben to jest dawać, ben też nic nie znaczy. Ale gebrauchen, gebrauchen czyli używać, to brauchen, samo brauchen ma samodzielne znaczenie brauchen, czyli potrzebować. Gefallen, gefallen podobać się, fallen to znaczy spadać. No i teraz, czyli jakby na takiej podstawie rozróżniamy, czy to jest ten czasownik, który jest nierozdzielnie złożony, czy to jest całkowicie normalny czasownik. Kolejna sprawa, po co nam to wiedzieć? Jest to przydatne, ponieważ jeśli umiemy czasownik kommen, zazwyczaj na samym początku uczymy się takiego czasownika jak kommen, pochodzić czy przybywać, ma podwójne znaczenie, no to ich komme, du kommst, er, sie, es kommt. Wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Regularna, fajna odmiana, tak? Więc jeśli to kommen umiemy odmieniać, to już umiemy wszystkie czasowniki, tak? Które są po prostu połączone jakimś tam przyimkiem z tym kommen. Bo jeśli mamy ich komme, to będzie tak samo ich bekomme. Jeśli mamy du kommst, to mamy du bekommst. Czyli ta odmiana jest dokładnie taka sama. I kolejna sprawa, tak samo czas przeszły perfekt. Jeśli mamy kommen i perfekt particip 2 gekommen,
to tu też będzie bekommen. Jeśli mamy schreiben, geschrieben, to mamy beschrieben, tak? Jeśli mamy brauchen, gebraucht, to mamy gebraucht. No tak samo jeszcze to, popatrzcie się, tak? To brzmi. Tak samo mamy gefallen, fallen, gefallen, w znaczeniu samo fallen, spadać, tak? Coś spadło, gefallen. Ale w znaczeniu podobać się, to też będzie no gefallen. Tu jeśli ten przedrostek jest g, to troszeczkę to się robi czasami skomplikowane, bo tak samo czas przeszły brzmi od brauchen, czyli gebraucht, i tak samo od gebrauchen w znaczeniu używać, bo też gebraucht. I to samo się dzieje z gefallen i fallen. I tu mamy przykładowe czasowniki nierozdzielnie złożone. Bekommen już było, bekommen, czyli otrzymywać. Entscheiden, czyli po prostu decydować. Erziehen, czyli wychowywać. Gefallen, czyli podobać się. Missachten, czyli lekceważyć, coś po prostu ignorować. Verbringen, verbringen, czyli po prostu spędzać. Zerbeißen, czyli coś tak podgryzać. I empfehlen, empfehlen, czyli po prostu coś polecać. Zwróćcie też uwagę, że w tych czasownikach, które były rozdzielnie złożone, tam akcent padał na przedrostek. Aufstehen, einkaufen, tak? Mitkommen, mitnehmen. Tamten akcent ewidentnie pada na przedrostek. W czasownikach nierozdzielnie złożonych odwrotnie. Ten akcent taki pada na czasownik główny. Bekommen, entscheiden, erziehen, gefallen, missachten, verbringen, zerbeißen, empfehlen. Tak? Akcentujemy po prostu ten drugi czasownik. I tutaj, moi drodzy, wszystkie te czasowniki, które są po prostu na niebiesko zaznaczone, one mają swoje znaczenie. Samo beißen, to wiadomo, to jest gryźć. Bringen, to jest przynosić. Achten, to zwracać na coś uwagę. I tak dalej. Ziehen, ciągnąć. Fehlen, w znaczeniu, że brakować, tak? I tu mamy przykładowe takie zdania, jak po prostu one się zachowują w zdaniach. I tu mamy zdanie oznajmujące. Ich besuche heute meine Oma. Ich besuche heute meine Oma. Ja odwiedzę dzisiaj swoją, moją babcię, tak? Czyli tu nie rozdzielamy, tylko już po prostu jest razem. Ich besuche, tak? Ich besuche heute meine Oma. Nie może być na końcu B. Tak jakby, jeśli to był rozdzielnie złożony, to ten przedrostek, wiadomo, szedłby już na sam koniec, ale on jest nierozdzielnie złożony, bo samo B no nic nie znaczy. Ich muss heute meine Oma besuchen. Muszę dzisiaj moją babcię odwiedzić. Czyli wiadomo, kiedy mamy drugi czasownik, zazwyczaj modalny, to ten drugi, czyli po prostu ten czasownik nierozdzielnie złożony, idzie na sam koniec w formie bez okolicznika. I czas przeszły. Ich habe meine Oma besucht. Ja odwiedziłam moją babcię. Popatrzcie się. Umiemy czasownik suchen jako szukać. Suchen. No ja czas przeszły gesucht, więc tu też będzie po prostu besucht. I też zwróćcie uwagę, że w tych czasownikach rozdzielnie złożonych w czasie przeszłym perfekt to g jakby wchodziło do środka między przedrostkiem a czasownikiem głównym. Tutaj się tak nie dzieje. Tu nie możemy włożyć po prostu do środka. Albo przed, albo zazwyczaj czasowniki, które zaczynają się na b, w ogóle nie wymagają w czasie przeszłym tych dwóch po prostu literek, czyli GE. O tym będzie w temacie po prostu o czasie przeszłym perfekt. Aha, i jeszcze mam tryb rozkazujący. Besuch mich am Donnerstag. W czasownikach rozdzielnie złożonych, kiedy był tryb rozkazujący, wtedy po prostu ten jakby czasownik główny tworzył, jakby z niego się tworzyło tryb rozkazujący, a przyimek był zaraz obok, tak? Przedrostek. Tutaj po prostu tego nie rozdzielamy nigdy, więc mamy besuch, besuch mich. Odwiedź mnie w czwartek.
erzählen, erzählen, czyli opowiadać. Ich erzähle dir eine Geschichte. Ja opowiem ci historię. Kann ich dir eine Geschichte erzählen? Czy mogę ci opowiedzieć historię? Kann ich dir eine Geschichte erzählen? Kann, jak od können, czasownik modalny, to wiadomo, że po prostu ten drugi idzie na sam koniec w formie bez okolicznika. I czas przeszły. Ich habe dir eine Geschichte erzählt. Erzählen, czas przeszły perfekt, erzählt. Czasowniki, które też się zaczynają na R, one nie wymagają już po prostu wcześniej tych dwóch litereczek, czyli GE. Verstehen, verstehen. Popatrzcie się, samo stehen znaczy stać. Ich stehe, tak? Stać. Ale verstehen to znaczy rozumieć. Czyli bardzo często ten przedrostek totalnie zmienia po prostu znaczenie tego czasownika i często w ogóle nie ma to znaczenie nic związanego z tym znaczeniem, jakby, które ma ten czasownik główny, tak? Nie jest ze sobą nijak powiązany. Czasami jest, tak jak schreiben, pisać, beschreiben, opisać. To jest bardzo podobne jakby znaczenie takie pod kątem tematyki, tematyczne, tak? No ale stehen, stać, a verstehen, zrozumieć, no to nie ma nic ze sobą po prostu, to nie jest ze sobą nijak związane, tak? W sensie rozumienie. Dlatego trzeba bardzo uważać i zwracać uwagę na te przedrostki, bo one często całkowicie wszystko zmieniają. Patrick versteht Deutsch sehr gut. Patrick rozumie niemiecki bardzo dobrze. Mamy ich stehe, du stehst, er sie steht. Więc tu też będzie Patrick versteht. Tak? Ta sama odmiana. Patrick lernt Deutsch, weil er kein Wort versteht. Popatrzcie się, tu mamy szyk zdania po weil, tak? On jest przystawny. Więc mamy weil, ponieważ musi być osoba. Tu mamy on, czyli er, kein Wort i tu mamy czasownik verstehen odmieniony do er, versteht. I Patrick hat kein Wort verstanden. O, tutaj nie podkreśliłam na niebiesko. Ale popatrzcie się. Stehen, stać, tak? A czas przeszły od stehen, czyli czas perfekt, jest gestanden, tak? Gestanden. Więc tu też będzie verstanden. Mi się wydaje, że to jest bardzo jakby przydatna ta świadomość, że tak się właśnie dzieje, bo potem bardzo łatwo, jeśli umiemy przykładowo czas przeszły perfekt od czasownika głównego, to potem jak uczymy się innego czasownika, gdzie, czy to jest rozdzielnie złożone, czy to jest nierozdzielnie złożone, ale tam gdzieś występuje ten czasownik główny, bardzo często tak jest, to już wiemy, jak zrobić jakby i odmianę poprawnie, i po prostu czas przeszły. Patrick hat kein Wort verstanden. Patrick nie zrozumiał po prostu ani słowa. Patrick nie zrozumiał ani słowa. I też tutaj nigdzie nie ma G charakterystycznego do czasu przeszłego perfekt. I tryb rozkazujący. Versteh doch, dass ich dich liebe. Versteh doch. Zrozum, że, tak? Że cię kocham. Versteh doch, dass ich dich liebe, że cię kocham. Czyli mamy tryb rozkazujący od verstehen. Nic nie rozdzielamy, tylko mamy versteh. Jakby było stój, to by było steh, tak? Ale tu musi być ten przedrostek ze sobą po prostu zawsze połączony, czyli jest versteh. Doch to jest takie jakby podkreślenie. Versteh doch, czyli zrozum, że. I gehören. Moi drodzy, gehören to jest dosyć problematyczny czasownik. O tym w ogóle nagrałam całkowicie osobny filmik, osobną lekcję z cyklu najczęściej popełniane błędy w języku niemieckim. Może tutaj w opisie podam link do niego, może nie każdy jeszcze widział ten filmik. Gehören, należeć. Tu czasownikiem głównym jest hören, czyli słuchać. I czasownik hören w znaczeniu słuchać to jest jeden z podstawowych czasowników, który się uczymy zazwyczaj na samym początku. Ale popatrzcie się. Die Tasche gehört mir. Z czym Wam się kojarzy to słowo gehört? Gdzie jeszcze to występuje? No czas przeszły od hören.
hören, słyszę, ale słyszałam, ich habe gehört, tak? Czyli jakby i czas przeszły od hören jest gehört i tutaj po prostu czasownik gehört w znaczeniu należeć, odmieniony do trzeciej osoby liczby pojedynczej, a zazwyczaj tak odmieniamy, to należy tam, to należy do mnie, tak? Też brzmi gehört. I musimy po prostu rozróżniać, czy jeśli ktoś do nas coś mówi, czy gdzieś coś czytamy, czy to jest gehört w znaczeniu czas przeszły od po prostu od czasownika hören, czy to jest gehört jako czasownik po prostu samodzielny w znaczeniu należeć. O tym, tak jak mówię, nagrałam filmik, zachęcam, żeby obejrzeć, tak? Bo jeśli ktoś po prostu nie bardzo jeszcze wie, o czym mówię. Czyli die Tasche gehört mir, ta torebka należy do mnie. I czas przeszły. Das Auto hat mir nie gehört. To auto nigdy do mnie nie należało. I też tu mamy hören gehört, ale gehören też mamy gehört. I jak stwierdzić, czy to gehört tu będzie znaczyło słyszałem, czy należało od czasownika gehören. Tylko i wyłącznie z kontekstu zdania to możemy stwierdzić, tak? No bo nie będzie das Auto hat mir nie gehört, to auto nigdy mnie nie słuchało, nie słyszało, no nie, nigdy do mnie nie należało. Ich weiß nicht, ob die Schuhe ihm gehören. Szyk przestawny po ob. Ich weiß nicht, nie wiem, ob die Schuhe ihm gehören. Czy te buty, tak, do niego należały. Gehören, czemu gehören? Bo mamy die Schuhe, to jest liczba mnoga, czyli one. Ich gehöre, du gehörst, er ist gehört. Odmieniamy ten czasownik tak, jak każdy inny. Wir gehören, ja gehört i sie, w sensie one gehören. Dlatego mamy ob die Schuhe, czy te buty, do niego. Im gehören. Należą, tak? Moi drodzy, to tyle. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do zrobienia zadań, które są dostępne tutaj na dole w opisie. Są to zadania zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Oczywiście też są dostępne odpowiedzi. Polecam i zachęcam, żeby najpierw zrobić te zadania, jakby sprawdzić, czy my tą lekcję dobrze zrozumieliśmy, a potem po prostu biorąc pod uwagę te odpowiedzi, które są dostępne, po prostu sobie sprawdzić. Dziękuję bardzo.